Wszystko to nie koszt, tylko inwestycja. I my się tego trzymamy. Inwestycje, żeby dobrze zrobić, trzeba ją zrobić z planem jakimś, a nie tylko dlatego, że... Panie starosto, ja bardzo przepraszam. Szanowni Państwo, drodzy Państwo, przepraszam bardzo. Jestem zobowiązany do prowadzenia tej sesji. Przyjmujemy Państwa jako osoby, z którymi chcemy rozmawiać. Chcemy usłyszeć, jakie Państwo macie pytanie do zarządu, jakie były motywy tego... Proszę dać mi skończyć. Jakie były motywy? Natomiast w taki sposób nie będziemy prowadzić tego dzisiejszego spotkania. To nie jest wiec uliczny. To jest zorganizowana sesja Rady Powiatu i proszę uszanować nasze spotkanie. My, jak do Państwa przychodzimy na zaproszenie, to też staramy się uszanować to, co gospodarz ustala. Także bardzo proszę, nie wprowadzać atmosfery ulicy i wymuszania czegokolwiek. Zaproponowałem, żebyśmy odbyli dzisiejsze posiedzenie i ten punkt na podstawie pytań, ewentualnie wyjaśnień ze strony tutaj pana starosty. W związku z powyższym bardzo proszę o wskazanie swoich przedstawicieli, którzy mają sprawy w formie pytań. Panie przewodniczący, jeśli mogę, żeby może potem nie potrzebnie powtarzać niektórych rzeczy. Nie wiem, czy Państwo są zorientowani, myśmy się do szkół zwrócili z propozycją, jak widzą nam. Okazuje się, że mając w perspektywie to, że dzieci będzie mniej, generalnie szkoły zgłosiły więcej oddziałów, aniżeli mają. Dotyczy to i jednego liceum, i jednego z techników. I w tym momencie, gdyby pójść na taki układ, że co kto sobie zażyczy, dostanie, to byśmy, my w tamtym roku jako zarząd podejmowali decyzje dużo ryzykując, określając warunki naboru i wielkość naboru. Pomyliliśmy się tylko dwie osoby. A pamiętacie Państwo, na pewno pamiętają dyrektorzy, związkowcy, jak był atak na nas, że niszczymy. Co byśmy zrobili dzisiaj, gdybyśmy utworzyli zgodnie z Waszymi oczekiwaniami 8 oddziałów więcej? W tym roku mamy powtórkę. Zmniejszenie ilości oddziałów. Zarząd uzasadnia małą ilość uczniów. Proszę Państwa, ubiegły rok, drugie liceum. Uczniów powyżej 100 punktów, 200 punktów to jest maksimum, powyżej 100 punktów odeszło 45. To jest półtorej klasy. Gdzie poszli? Brzozów, Lesko, Krosno. Bo jeżeli dziecko i rodzic chcą do liceum, to nie pójdą do techniki, żeby nie wiem jak bardzo chciał. Druga sprawa. Planu na oświatę. Proszę Państwa, Komisja Oświaty wczoraj się spotkała. Czy coś usłyszeli o naborze, o planie naboru? 22 podjęta decyzja. Do liceów dociera informacja wczoraj o godzinie 12. Jaka to jest działalność? O co tu chodzi? Chyba tylko o to, żebyśmy nie zdążyli Państwu powiedzieć. Jak to się dzieje, że inne miasta, duże, Łódź, Gorzów, Częstochowa, to są przykładowe, które znalazłem na samym początku, ustawiają minimum punktowe na 80-60 punktów do liceum. U nas nie zdarza się poniżej 103 punktów przy pierwszym naborze. O co tu chodzi? Pan mówi, że nie ma pieniędzy na oświatę. Plan budżetu na obecny rok, subwencja 36 milionów, sami to podaliście, wydatki na oświatę 33 miliony. Gdzie są 3 miliony? Oczywiście. Do Państwa radnych. Zarząd podejmuje decyzję, ale Państwo zostali wybrani przez rodziców. Tych uczniów, których chcą przejść i przez nas, ale przede wszystkim przez tych uczniów, rodziców, tych uczniów, którzy chcą pójść do liceum. I co oni teraz o Was powiedzą? Bo zarząd tak zadecydował? Bo to jest nagroda dla tych szkół, które mają dobre wyniki. Skoro mają dobre wyniki, tniemy klasy. Tam, gdzie są gorsze, z różnych powodów, nie? To są inny typ szkoły. A może dodamy? I ostatnia, proszę Państwa, jak to się dzieje, że inne powiaty stać na pełną zabezpieczenie pełnej oświaty, pełnych finansów, a u nas nie stać? Brzozów na to jazdy na przykład. Proszę Państwa, coś tu chyba nie gra. Coś tu chyba jest nie tak. Gdzieś, ja wiem, że lepiej zrobić kilometr drogi i się można pochwalić, niż wykształcić 10 uczniów. To jest zdecydowanie lepsze. Dziękuję. Proszę Państwa, następne wystąpienie wiecowe. Myśl tej zasady mogę... Powiedzcie Państwo, że się odniosę do poszczególnych zarzutów. Sytuacja
tamtym roku w naborze była bardzo, bardzo specyficzna, tylko dlatego, że poszczególni dyrektorzy, być może z udziałem państwa, być może nie, nie będę wnikał to, postanowili rozegrać zarząd w czasie naboru w taki sposób, że utajniali do ostatniego dnia informacje, ile rzeczywiście mają dzieci, a ile nie mają. My w tym momencie, pan mówi, że odeszło z tym liceum, może odeszło 40 osób, ale na pewno nie na zewnątrz. Te dzieci przeszły prosto w dół, większość ze swoich szkół numer 1, gośmy sprawdzali, gdzie jeszcze chodzili później, my też mamy dane, gdzieśmy chodzili jeszcze pani dyrektor na Brukseli, dlaczego nie byli przyjęci tego dnia, bo zespół szkół numer 2 trzymał ich ostatni moment od godziny 15, kiedy był nabór, liczył na to, że musi na zarządzie utworzenie dodatkowej klasy. Dzisiaj jest podobna rzecz, przyjrzyjcie państwo, musi na zarządzie decyzję, i to taką decyzję, która nawet jak was zadowoli, uderzy w inną szkołę. Inne to myśli nie wiecie. Jeżeli mówimy o subwencji na utrzymanie, proszę nie porównywać sytuacji niektórych powiatów, a zwłaszcza powiatów grodzkich, które tak jak miasto, mają potężne budżety, mają własny zasób, na którym gospodarują, które jest stać na dołożenie. Powiat typu ziemskiego jak my, są powiaty ziemskie, które może i dokładają, ale są tak samo powiaty ziemskie jak miasto, które żeby cokolwiek zainwestować przez ostatnie 3 lata nie wzięły żadnego kredytu, żeby coś zrobić. I nie porównujcie w takim razie sytuacji finansowej skrajnej, całkiem skrajnej różnych powiatów. Ale można. Ja jestem przedstawicielem, jestem nauczycielką, pracuję w drugim liceum ogólnokształcącym. Jestem przedstawicielem Rady Pedagogicznej. Proszę państwa, przede wszystkim my pracujemy w komisjach rekrutacyjnych. I to my ponosimy jak gdyby wszelkie konsekwencje polityki starostwa, jeśli chodzi o dotyczącej rekrutacji. Na nas skupia się frustracja, żal rodziców i żal dzieci, jeżeli nie zostaną przyjęte do liceum. Do państwa być może trafia, nie wiem, 1/100 tych żalów, tych pretensji. Dlaczego uczeń Sanocki ma rezygnować z nauki w liceum, jeżeli ma na przykład odrobinę mniejszą ilość punktów niż uczniowie z miejscowości ościennych? Dlaczego skazujecie państwo naszych sanockich uczniów na dojeżdżanie do Brzozowa, do Leska, do Krosna? Jest to dla nas naprawdę niezrozumiałe. Dlaczego uczeń ma rezygnować ze swoich ambicji i wybierać szkołę profilu technicznego bądź zawodową, jeżeli chce iść do liceum? Obserwacja rekrutacji w latach ubiegłych wskazuje na to, że do naszych szkół ogólnokształcących mamy rokrocznie nadmiar kandydatów, a systematycznie jest redukowana ilość oddziałów w ogólniakach, mimo że, jak podkreślam, zainteresowanie naszymi szkołami nie słabnie. Czy działacie państwo na przekór tym zapotrzebowaniom? Mamy obecnie, mam tu na myśli pierwsze i drugie liceum ogólnokształcące, które są szkołami, które pracują bardzo dobrze. Świadczą o tym wyniki matur. Łatwo, bardzo łatwo jest zniszczyć to, co funkcjonuje bardzo dobrze. I jesteśmy również w naszym mieście ostatnio tego świadkami. Bardzo trudno będzie potem coś odbudować, co się zaprzepaściło. W działaniach związanych, to już padły te dane, jeśli chodzi o porównanie miast, nie będę tego powtarzać, mam tu na myśli Krosno, Brzozów, ilość oddziałów, nie będziemy tego mówić. Proszę państwa, starostwo bazuje na wyliczeniach z gimnazjum z naszego powiatu, a musimy również powiedzieć, że do naszych szkół przychodzą uczniowie spoza naszych powiatów. Mamy uczniów z Uszczyk Dolnych, mamy uczniów z Leska, mamy uczniów z innych dalekich miejscowości. Czy nie obawiacie się również państwo, że wasze działania będą postrzegane jako degradacja środowiska, jako degradacja szkół ogólnokształcących? Dlaczego nasze dzieci, dlaczego nasi uczniowie
mogą mieć mniejsze szanse w stosunku do innych miejscowości, które są mniejsze. Jeszcze parę słów. Proszę Państwa, my rozumiemy, że szkolnictwo zawodowe jest również bardzo ważne, ale nie możemy odbierać uczniom możliwości wyboru. Nie możemy naszym uczniom i ich rodzicom nakazywać z góry, że mają rezygnować z liceum ogólnokształcącego i wybrać szkołę o innym profilu. I jeszcze na sam koniec. Proszę Państwa, bardzo nam jest miło pochwalić się znanymi absolwentami, którzy są wziętymi prawnikami, bardzo dobrymi lekarzami, politykami. Na to trzeba zapracować. My, proszę Państwa, to robimy i dlatego tutaj my dzisiaj jesteśmy. Dziękuję bardzo. Ja już się tutaj już dosyć mówię, od czasu dobijam, bo właśnie problem polega na tym, że mamy chyba różne dane, bo ja sobie dzisiaj pozwoliłem również pójść w sprawie liczby dzieci do Wydziału Oświaty. Okazuje się, że w stosunku do ubiegłego roku, gdzie było 953 osoby wykazane w powiecie, ostatecznie przyjęliśmy 955 dzieci do placówek. W tym roku jest 931. To jest różnica o 22 osoby, a nie o 60. To tak już na zupełnie na marginesie. Chciałem również powiedzieć, że placówki, które mamy na dzień dzisiejszy, są one w pierwszej, dzieciaki w pierwszej klasie, to też znajdują się czasami stale wyżej niż 32 osoby. Więc my spokojnie jesteśmy te osoby w stanie zagospodarować. To jest jedna sprawa, jeżeli chodzi o tak zwane dzieci, bo się szukamy, co jest powodem tego, przepraszam, desperackiego ataku na licea, bo ja tego inaczej nie jestem w stanie nazwać. Skoro nie dzieci, bo dzieci są, tylko one są ukryte. Państwo podejmując w tamtym roku decyzję o tym, że 32 osoby w klasie zamiast 30, to ukryliście dwa oddziały. W tym roku również. To jest dokładnie, te dzieciaki są. To nie jest tak, że ich nie ma. Skoro ten argument odpada, z pewnym niedowierzaniem usłyszałem argument, że chodzi o poprawę jakości edukacyjnej. Jeżeli obie placówki robią matury na 100%, to co jeszcze mają zrobić? Na 200? No co jeszcze mają zrobić? Więc jeżeli edukacja, dzieci są, edukacyjnie są to dwie placówki, które przynoszą jakąś tam chlubę temu miastu i powiatowi. Nie mówię, że jako jedyne, bo są też również inne szkoły. To w takim razie o co chodzi? O pieniądze? Nie ma sprawozdania za 2015, ma sprawozdanie za 2014, gdzie się okazuje, że subwencja pokrywa wszystko. To znaczy, że pieniądze są, że szkoły wypracowują jeszcze przecież dodatkowe środki i to w niemałej sumie. Skoro nie pieniądze, skoro nie dzieci, skoro nie jakość edukacyjna, to co? Bo ja ten, przepraszam, to jest pytanie do zarządu. Bo dane, które można uzyskać, naprawdę nie ma, brakuje 60 dzieci. Różnica jest naprawdę stosunkowo niewielka. Jeszcze mówię, ukryte dzieci są w oddziałach, zwiększonej ilości. Słyszę ku zdumieniu, że my mamy określać progi punktowe. No chyba nie do końca Państwo wiecie, na czym polega elektroniczny system naboru, bo on jest uzależniony nie od punktów, tylko od ilości przyznanych miejsc, ale nawet jeżeli pójdziemy w drogę punktów, tu kolega będzie miał przygotowane i za chwileczkę też wystawy. Częstochowa założyła sobie do liceów poziom 60-70 punktów. Można? Można. Proszę Państwa, powiat Krosno w tym roku tworzy 26 oddziałów licealnych. My 9. Brzozów, żeby nie było, że to jest dużo większe miasto. Brzozów w tym roku tworzy 7 oddziałów, my 9. No. Niezależnie czego to będzie dotyczyć, argumenty są zawsze te same. Jakbyśmy ruch w stosunku do kogo nie robili, zawsze,
Zawsze jest to nieprawdą. Widzę. Może ma rację, ale nie można w tych samych sprawach używać, w różnych sprawach tych samych argumentów, bo to nie może być racją. Następna sprawa, proszę Państwa. Nie jest tak, jak tutaj przewodniczący mówi. Na pewno my w tym momencie nie mamy, mamy dane, na przykład jeśli chodzi o tak zwaną czternastkę. Co miesiąc nie wypracowujecie ponad 200 tysięcy złotych. Subwencja nie wystarcza na połowę rzeczy jeszcze. My z subwencji, proszę pana, nawet motywacyjne były opłacone, tak nie rozwiązuje sprawy. My w tym momencie, można bronić, panie przewodniczący, wszyscy są tutaj państwo w nieskończoność. My dzisiaj ponosimy skutki tego, że mieliśmy braną subwencję na wyrost, że mieliśmy oddziały, które kończyły zamiast 20 ile, czy nawet 30, nie będzie 20 ileś, po 14, po 13. Gdzie ta szkoła? Ale my, proszę panią, mówimy o całej, oświacie. Nie, proszę pana, to jest to. My mamy ściśle określone kryteria. Wiele danych już tutaj padło, więc ja postaram się ograniczyć tylko do tego, z czym tutaj do państwa przyszliśmy. Pierwsza ważna uwaga. Każdy mój przedmówca witał zaproszonych gości. Drodzy państwo, proszę na nas spojrzeć. My nie byliśmy tutaj zaproszeni. Państwo nas zmusiliście do tego, żeby w końcu z transparentami tutaj przyjść i głośno pokrzyczeć, że to, co robicie, jest skandal. Nic wcześniej, a pracuję w szkole 10 lat i obserwuję to, co się dzieje w samotnej oświacie, takiej sytuacji nie było, więc myślę, że jest to wystarczający sygnał, że coś dzieje się bardzo niedobrego. I to państwo jesteście tego powodem, niestety. Szanowni państwo, mówimy stanowcze nie likwidacji i niszczeniu edukacji w dwóch najlepszych liceach w powiecie sanockim. Pierwsze LE to jest ósma szkoła w powiecie sanockim. My dajemy podwaliny pod przyszłych prawników, lekarzy, adwokatów, a państwo chcecie nam wmówić, że nasi uczniowie wolą iść do szkół zawodowych. Ciśnie mi się na to pytanie, gdzie państwa dzieci chodziły do szkół? I za każdym razem państwo... Szanowni państwo, zasłanianie się niżem demograficznym nic nie da, bo to jest totalna bzdura, odwracanie go za obronę. Myśmy nigdy nie mieli problemu z naborem. Co roku odsyłamy zrozpaczonych rodziców, którzy wysyłają swoje dzieci do lepszych liceów, do Krosna, Rymanowa, Brzozów już zaciera ręce, bo utworzy nowe oddziały z naszymi dziećmi, za którymi pójdzie również subwencja. Drodzy państwo, przede wszystkim ja jako matka dwójki dzieci chcę mieć prawo wyboru do tego, gdzie pójdą moje dzieci. Nie chcę być przez własny czas zadowolenie do szkół zawodowych. I teraz, drodzy państwo, tutaj pan przewodniczący mówił o zadawaniu pytań. Proszę spojrzeć na nas jeszcze raz. Myśmy nie chcieli zadawać pytań, bo państwo nas wcześniej o to, co my sądzimy na temat sanockiej oświaty, sądzimy nie pytani. My dzisiaj domagamy się zrewidowania państwa poglądów na temat tego, jak wygląda sanocka oświata, bo z przykrością muszę stwierdzić, że część z państwa nie ma pojęcia o tym, jak funkcjonują sanockie licea. Z przykrością muszę stwierdzić, że system rekrutacji jest dla państwa czarną magią, bo to liczba uczniów decyduje o tym, jak się rzecz. Mam zaszczyt uczenia w najlepszej szkole w powiecie sanockim. Przyjmujemy uczniów na poziomie 120 punktów. Chcecie mi państwo wmówić, że to są uczniowie, którzy mają być zmuszeni do pójścia do szkół zawodowych, a może oni właśnie chcą pójść na studia wyższe, a państwo im tę szansę odbieracie. I na koniec mi wybrzmiała się jeszcze jedna rzecz. Przyszłam do państwa jako przedstawicielka tych ludzi, którzy tutaj stoją, ale również w swoim własnym imieniu. Studiowałam 10 lat. Robiłam mnóstwo różnych szkoleń, kursów po to, żeby osiągać kolejne stopnie awansu zawodowego. Państwo po 10 latach mi mówicie do widzenia. Ja mam w takim razie pytanie. Co ja mam zabrać dwójkę dzieci męża, jak się wyprowadzić do Rymanowa, Brzozowa, a może Krosna? Bo być może tam będę mogła uczyć dzieci, które przyszłyby na naszej szkoły. Dziękuję.